Dzień dobry, serdecznie witamy. W dzisiejszym odcinku w rolach głównych będą nasze króliki, nie, my drugoplanowi. Chcieliśmy się z Wami podzielić 5 głównymi problemami przy hodowli królików, jakie u nas wystąpiły. Więc zapraszamy. Jednym z problemów, z którym my się spotkaliśmy, inni mogą może uznać to za zaletę, jest duży miot. Samica nasza tworzyła 2 gniazda. Miała dużo w miocie, miała ich 13 i po prostu nie była w stanie ich wszystkich wykarmić. My staraliśmy się na siłę łączyć te mioty, ale na drugi dzień było znowuż to samo. Więc co zrobiliśmy? Zaraz Wam pokażę w klatce obok. Wzięliśmy kilka młodych, jeżeli oczywiście macie samicę w tym samym czasie zapłodnioną i w tym samym czasie jest wykot, możecie podrzucić z miotu, w którym było ich za dużo, do samicy, która po prostu jest w stanie je wykarmić. Tutaj widzicie nowy miot. Tutaj jest połączona kalifornijska ze srokaczem. Tutaj na stercie sianka widzicie właśnie podrzutka z klatki obok. W jaki sposób go można podrzucić? To jest bardzo łatwe. Wystarczy po prostu ręce natrzeć samicą, do której chcecie podrzucić tego malucha, wetrzeć go w nią jak najbardziej, żeby po prostu zapach przeszedł mamą i mama, żeby nie czuła się zestresowana. Także podsumowując. Problem wielodzietności u króliczków można w bardzo prosty sposób rozwiązać, jeśli ma się drugą samiczkę. Natomiast jeśli drugiej samiczki nie macie, my zalecamy i nam to też zostało podpowiedziane, nie słuchaliśmy się, ale widzimy, że to jest błąd, usuwanie maluszków, które są najbiedniejsze, najbardziej zachudzone. Dlatego, że one do samego końca będą bardziej chorowite, nie będą rosły odpowiednio i dostarczają znacznie więcej problemów, niż jest to tak naprawdę warte. I jeszcze do tego wszystkiego zabierają tą resztkę pokarmu, które mogłyby być te większe, zdrowsze sztuki genetycznie dokarmione. Więc duże mioty powyżej 10 sztuk nie są warte utrzymywania. Potwornie również wycieńczają samice, co jakby no, generalnie jest za bardzo obciążające dla wszystkich, i dla małych, i dla samic. Odnośnie samych wykotów, kolejnym problemem, z którym możecie się spotkać, jest to, że mama może na przykład urodzić martwe oseski i Wy nie sprawdzicie gniazda w przeciągu maksymalnie 3 dni. Najlepszym sposobem na to jest wzięcie mamusi, przerzucenie do innej klatki, jeżeli macie taką wolną, i wtarcie rąk w nią, żeby przeszła Waszym zapachem. W tym momencie możecie bezpiecznie sprawdzić gniazdo, sprawdzić, czy nie ma martwych osesków, czy na przykład nie zdarzyło się tak, że no po prostu mama go nie była w stanie na czas szybko wykarmić, albo był z boku i zamarzł. Dlatego sprawdzajcie gniazda, żeby nie było nieprzyjemnych sytuacji. My zareagowaliśmy za późno, dopiero po dobrych kilku dniach, a co nam dało do myślenia, to to, że ulatniał się po prostu już nieprzyjemny zapach z klatki. Wiemy, jest to trochę karygodne, jeżeli chodzi o hodowlę królików, ale słuchajcie, my się też uczyliśmy. Wystarczyło 7 dni, żeby po prostu taka sytuacja powstała. Teraz wiemy, mamy lekcję i bardzo tego przestrzegamy. Jeszcze jedną ważną rzeczą, żeby nie mieć problemów z oseskami, jest odpowiedni wykotnik. A jak takiego na przykład nie macie, to po prostu dać kilka deseczek czy przygródek, żeby mama w trakcie karmienia nie wyciągała małych na zewnątrz, bo może być zimno i taki maluszek wyciągnięty może szybko zamarznąć. Może nie wrócić sam oczywiście do gniazda. Dlatego no, jest to bardzo ważne, żeby mama miała gniazdo odpowiednio stworzone,
wysokość do szczółki, żeby była troszeczkę większa, gdzieś tak koło 70 cm, żeby maluchy nie były wyciągane. Ponieważ tam również będzie słoma, to się wszystko ubija, to centymetry idą do góry, więc miejcie to na uwagę, żeby po prostu odpowiednia wysokość doseczki była i zabezpieczała maluchy przed wychodzeniem z gniazda. Drugim dosyć istotnym problemem jest rozdzielanie samic od samców. Bo wiecie, 3-miesięczny króliczek nie nadaje się jeszcze, że tak powiem, do spożycia. Jest dużo za mały. Natomiast już jakby pierwsze oznaki zaczynają się pojawiać dymorfizmu płciowego, czyli generalne próby zapłodnienia swojej koleżanki. Lub kolegi, tak. Generalnie im jest wszystko jedno. Ale od 3 miesiąca zaczyna być niebezpiecznie, bo już się to pojawia. Czyli nasza rekomendacja, zwrócić uwagę, co się dzieje od 3 miesiąca w górę. I tam jeden nasz jest taki filmik, jak rozróżnić płeć u króliczków. No i po prostu te małe dziabongi rozdzielić. Dlaczego? No nie chcemy mieć niepożądanych ciąży, a niepożądane ciąże są bardzo niewskazane. My nie wiemy do końca, czy to wpływa na smak mięsa, czy na przykład na rozwój, czy na powiększanie się, rozrost króliczka, czy tam króliczycy. Natomiast no, ktoś nam powiedział, że wiecie, no, jak przegapicie tą okazję, nam się nie udało, my bardzo jesteśmy jakby skrupulatni w tym wszystkim, ale pomyślcie sobie, że ona została zapłodniona, a wy ją nagle przeznaczacie na rzeź i nie zdajecie sobie sprawy, że tam rozwijają się małe. No, chyba średnio to jest przyjemne dla każdej ze stron, nawet psychicznie, bo to świadczy o waszym niedbalstwie. Także zwróćcie uwagę koniecznie na to, żeby rozdzielić samce od samic w odpowiednim momencie. Taka porada, wiecie, no niby nic się nie stanie, ale jakoś tak moralnie nie za bardzo. Tutaj mamy na przykład 3 już takie dorosłe samczyki. Trzeci problem, jaki dosyć często mają hodowcy królików, świerzb. My dzięki Bogu jeszcze jakby go nie załapaliśmy, natomiast jest to choroba, która no, po prostu atakuje w jakimś momencie. Nie wiem, czy to może z psa przejść, czy po prostu w powietrzu, ale może się zdarzyć. W uszach sprawdza się to tak, że królik wiadomo zaczyna się drapać, ale w uszach pojawiają się stróbki takie brudne się te uszy jakby robią. I wiecie, jak kupujecie na przykład króliczka, zawsze sprawdźcie te uszy, czy tam jest wszystko czyste. Jeśli pojawi się Wam taki problem, musicie użyć piórka kurzego, jakiego tam macie piórka, namaczać go w nafcie lub w oleju spożywczym. Oczywiście olej spożywczy to nie ma problemu, natomiast nafta jakaś, wiecie, rafinowana, ale jakaś czysta, bez zapachów, zwyczajna czysta nafta i posmarować to miejsce w uchu tą naftą czy olejem. I tak kilka razy ten świerzb zacznie się odlepiać, wypadać. Zobaczycie, oczywiście pełne czyszczenie klatki, dezynfekcja i to dosyć często. Świerzb jest potwornie zaraźliwy, także nie chcecie go mieć u ani jednego króliczka, bo jeśli macie ich więcej, duża jest szansa, że bardzo szybko przejdzie na następne. Jest to uciążliwe. W jakichś tam skrajnych przypadkach może do śmierci doprowadzić. I teraz to, co tam chyba w jakimś odcinku również wspominaliśmy, chyba jak tą płeć rozróżnić, ważne jest, żeby zwrócić na samce, w tym momencie tylko mówimy o samcach, uwagę po 5 miesiącu życia na ich zachowanie. Samce zaczynają wykazywać bardzo dużą aktywność seksualną, chorobliwie dużą aktywność seksualną, tak jak młodzi mężczyźni się śmieje, ale słuchajcie, powoduje to, że w pewnym momencie potrafią się wykastrować. Słyszeliśmy o tym, do miesiąca czasu temu nie mieliśmy tego przypadku, no i nam się zdarzył. Albo inny króliczek wykastrował swojego kolegę, albo on sobie sam wygryzł, nie wiem, chyba to inne po prostu krzywdę robią. Nic go w jakby w ten sposób nie uszkodziło, psychiczny i fizyczny uszkodziło, ale dalej jadł. Myśmy nie widzieli, żeby to było jakby tak traumatyczne, typu, że już jest po króliku. Fakt, że dosyć szybko to odkryliśmy, ale było już po fakcie i no, nie wygląda to sympatycznie. No i ponieważ nie chcieliśmy jakby ryzykować jakiejś infekcji czy coś, no musiało pójść do ubicia, ale problem z samcami jest taki, że nie można im dać dorosnąć do nie wiadomo jakichś rozmiarów,
ponieważ zaczyna się pojawiać duży popęd seksualny. No chyba, że macie 14 osobnych klatek i możecie je osobno trzymać. Także samce od 5 do 6 miesiąca muszą zostać odseparowane lub rozdane czy cokolwiek. Także przestrzegamy przed trzymaniem dłużej, żeby, no, żeby nie było nieprzyjemnych widoków, no i też stresu i jakiegoś bólu dla królików, bo to też przecież nie o to chodzi. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. A teraz przerwa na podziękowanie. Chcieliśmy serdecznie podziękować Mariuszowi z Białego Stoku za wsparcie naszego gospodarstwa. Jest nam bardzo przyjemnie i chcemy jakby osobiście na tyle, ile możemy Tobie podziękować. Dziękujemy. Tak jest. Pieniążki zostaną przeznaczone, jak obiecywaliśmy, najpierw na stodółkę, później na krowę marki Jersey. Tak, odkładamy do skarbonki na bok. Tak jest. Dobra nowina już jest taka, że fundament jest wykopany. Przeze mnie. Tak jest, przez Kazunię. Mamy już kupioną siatkę zbrojeniową. Także wiesz, teraz mamy również deski kupione tak, żeby zrobić fundament, płytę fundamentową. No teraz czeka nas beton i jakby ta pierwsza ręka. Chcieliśmy Ci serdecznie jeszcze raz podziękować. Tak jest. Dzięki, stary. Dziękujemy. Kolejnym z problemów, które chcieliśmy nadmienić, jest zmiana paszy królikom i ich przystosowywanie do nowej, czyli do zielonki. Słuchajcie, jeżeli są króliczki troszeczkę większe, mam na myśli już takie mamusie, dorosłe, powyżej 4 miesiąca życia, nie ma z tym problemów. Natomiast jeżeli chcecie małym króliczkom powoli już implementować świeżą trawę, jabłuszka, ogólnie wszystko poza suchą paszą, musicie to robić stopniowo, żeby króliczki po prostu nie miały rozwolnienia, nie dostały problemów trawiennych. Mieliśmy właśnie taki przypadek, że no, chciałam dać mamusi i małym jak najwięcej dobrego, tak mi się wydawało, a niestety takim pomogłam, że już nie byłam w stanie uratować małego króliczka, ponieważ dostał rozwolnienia. No, również jeżeli chcecie zmienić samą suchą, treściwą paszę. Na początku my dawaliśmy im tylko jeden owies, żółty plus pszenica. Powoli wprowadzaliśmy im jęczmień, ale powoli, stopniowo, jak również owies czarny. Kolejnym błędem, albo problemem, który my popełnialiśmy w żywieniu królików, było to, że do paszy, którą im zadawaliśmy wcześniej, dodawaliśmy granulat. Było to stężenie nieduże, 5%, ale dawaliśmy, bo wydawało nam się, że to było słuszne. Natomiast to, co mieliśmy, króliczyca brała i rozkopywała całą tą miseczkę w poszukiwaniu tylko i wyłącznie granulatu. Całe ziarno, owiec i pozostałe lądowało tutaj na klatce i się marnowało. Króliczyca, bym powiedziała, że niemal się uzależniała wyłącznie tylko od tego granulatu. Więc ewentualnie, jeżeli chcecie podawać granulat, no bo tak żywicie swoje króliki, dawajcie rano tylko i wyłącznie granulat, a wieczorem czy po południu, nie wiem ile razy karmicie, podawajcie kolejną treściwą paszę ze zbóż, jakie posiadacie i jakie stosujecie. Pamiętajcie, zmieniajcie stopniowo, dodając trawę maluszkom powoli, tak samo stopniowo, jeżeli oczywiście chcecie je hodować tak jak my, w naturalny sposób, na trawie, w sezonie letnim. Ostatnim z problemów... Albo nie problemów, w zależności jak na to patrzycie. Tak, tutaj nie możemy się określić, jest to wasze jakby osobiste odczucie do tematów różnego rodzaju szczepień i zabezpieczeń raczej królików przed chorobami. Także to jest właśnie szczepienie na przeciwko ukąszeniu komara. Wiecie co, no teraz nie przygotowaliśmy się, rzadziej jest to spotykane, natomiast wiem, że komar może przenieść jakąś chorobę, która zabije królika, który nie jest na to odporny.
My mamy, ponieważ razem uważamy z Klaudią, że nie powinniśmy szczepić, powiesiliśmy lampę blisko królików, która wyłapuje no, grom tych komarów, natomiast no, oczywiście nie wszystkie, ale... I zasadziłam kocimiętkę tutaj na lato, więc może to też w jakiś sposób troszeczkę odstraszało te komary. Oczywiście rozplenię ją w przyszłym roku, żeby tak. było jej trochę więcej, no ale... Ale wiecie, ale na przykład w klatkach już jest za daleko, więc tam na pewno nie jeden komar ukąsił naszego królika. Na razie nie wiem, czy to jest szczęście głupiego. Ciężko nam powiedzieć, co chcemy poradzić na i aha, i, no i oczywiście najważniejszym szczepieniem jest pomór. I teraz, jakie jest nasze tłumaczenie na to wszystko? No, my mamy taką filozofię, że no, my się też staramy unikać wszelkich szczepień i tak samo nie, po prostu te króliki, które hodujemy, są to króliki na mięso, nie ukrywamy. Dlatego sprzedając je klientom, chcielibyśmy, żeby było ono jak najzdrowsze, ponieważ mamy klientów, którzy mają dzieci lub są osoby starsze lub z chorobami, więc chcielibyśmy etycznie podchodzić po prostu do towaru, jaki im sprzedajemy, że jest to towar najzdrowszy, najlepiej wyhodowany przez nas. Dokładnie. I dlatego według naszej wiedzy. Nie chcemy faszerować po prostu jakimiś farmakologicznymi środkami. Cały problem, który wiąże się z tym, no po prostu bierzemy na siebie. Zdajemy sobie sprawę, że pomór jest w powietrzu, pomór wpada i pomór wybija całe stado. Wiemy również, że nie zdarza się aż tak często, żeby nie warto było zaryzykować. Ale warto też nadmienić, że rozmawialiśmy z hodowcami, którzy szczepili swoje króliki na pomory. Tak, i mimo wszystko im umierały. Niestety to nie pomogło. Ich argumentem było to, no tak, ale wiecie, pomorów mogło być więcej, a tylko na przykład dany im pomór zaszkodził. No my tak nie uważamy, ponieważ wirusy czy tam jakieś bakterie, to wszystko mutuje i dana szczepionka w danym roku może cię zabezpieczyć, ale nie wiadomo jaki typ wirusa, no tak jak mamy z tą obecną naszą chorobą. Wiecie, no to ciągle mutuje, więc no to znaczy co, mam co pół roku szczepić i jakby truć siebie i truć swoich klientów, bo się ciągle boję, no uważamy, że podejmujemy ryzyko i to tak. dość duże, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale to jednak prawie pół roku zajmuje, żeby wyhodować takiego królika. Oczywiście, no i to są też koszty, one nie rosną na samej ale trawie. Ale chcemy, żeby były jak najzdrowsze. I teraz jeszcze jednym sposobem na zabezpieczenie jest szukanie dobrej genetyki. No, akurat sąsiad się wyjątkowo chwalił, że właśnie nieszczepione, że zawsze zdrowe, że po pomorze on zostawił i po pomorze mu niewiele zostało i z tych, co niewiele zostało, on zaczął, wiecie, namnażać. Także no mamy jakby dobrą genetykę. To są miksowane króliczki, ale powiem wam, że no dużo z nich bardzo dużo się. Wprawdzie myśmy jeszcze dokoptowali Bengale, Nową Zelandię i Kalifornię, tak jakby, żeby miksować te geny jeszcze bardziej. Natomiast jak z Kalifornią i z Nową Zelandią mieliśmy, że tam kichał, czy jakieś takie drobne problemy zdrowotne, tak z tymi jest bardzo dobrze. Polecamy miksowanie. Nie, wiadomo, że no lepiej mieć oryginały, no bo jeszcze możecie żywiec sprzedać. W ten sposób uważamy, że trzeba dbać o króliczki, no dając sobie im szansę. W świecie, gdzie tyle jest chemii, we wszystkim właściwie, nawet w dywanach, wiecie, w ciuchach, w proszkach, no we wszystkim. No, chociaż to, co przyjmujemy do żołądka, uważamy, że powinno być, no, mieć tego jak najmniej stosunkowo. Ile można, tyle trzeba od siebie dawać i nie ma co się przesadnie bać powietrza. No, jeśli czegoś nie widzimy i to jest, no bo tak wiemy, że jest, no to nie jesteśmy w stanie się na wszystkie możliwości jakby zabezpieczyć. Tym oto milutkim akcentem się z wami żegnamy. Akcent też by się pożegnał, ale niestety ma pełne usta. Nie wie co powiedzieć. Tak jest. Na początku, mamy nadzieję... wiecie, przyznamy się, lekko spanikował się, co jest, mamo, czemu mnie targasz? Tak. Zobaczył trawę, wydębił oczy, wywalił oczy na zewnątrz i mówi, tak. Nie, no kurczę, jak karmią, to chyba nic ode mnie nie chce. Mamy nadzieję, że pomogliśmy co niektórym, jeżeli myślą o hodowli królików, czego unikać, czego się wystrzegać. Takie podstawowe problemy, jakie nam przyszły do głowy. Będziemy tam jeszcze oczywiście coś o paszy porozmawiamy, bo to jest temat woda. No, dobrze by to było. Zrobimy taki porządny film, tak jak o kurkach. Mam nadzieję, że był porządny, ale coś na pewno wnosił. Jak my tam karmimy, co uważamy, że można dawać, co nie można.
My uważamy, że wszystko można, tylko królik musi być przyzwyczajony do jedzenia mokrego, wszelkiego rodzaju, nie, wiecie, niegotowanego, i one sobie wspaniale dają radę. Tchnij, mały, tchnij. I jedz, jedz ile wlezie.